Dzisiaj tak kameralnie, bez mikrofonu, ponieważ jesteśmy w niedużym gronie, a to wszystko ze względu na naszą przepiękną pogodę. I ta przepiękna deszczowa pogoda przywitała dzisiaj naszych gości z Warszawy. Serdecznie witam panią Bożenę Tytek, panią dyrektor. Odstawię torebkę, bo nie fotograficzna. Pani Bożena reprezentuje dzisiaj Dom Kultury Zaciszej w Warszawie. Ja takim pięknym, paremińskim, słonecznym wrosłym nas powitam. I mamy też dzisiaj, z czego się bardzo cieszę, jedną z artystek tych przepięknych prac, panią Elżbietę Luiską. To jest grubo powiedziane, artystka. Zapraszam panią. Ja jestem początkująca dopiero. Początkująca artystka, proszę państwa. Bardzo skromna, jak to u artystów bywa. Pani... Dziękuję. Proszę nie być taką skromną. Szanowni państwo, dzisiaj w gościnnych progach Galerii Amfilada mamy coś niesamowitego. Coś, czego tak naprawdę w żadnej z galerii Miejskiego Ośrodka Kultury nigdy nie wystawialiśmy. Gobelin. Rzecz o niesamowicie dawnych korzeniach, bardzo precyzyjnie. I przepiękne prace, które dzisiaj wiszą, powstają w pracowni Tkactwa Warszawskiego Domu Kultury, tej za chwilę już Państwo nie widzą, jak powstają dokładnie, ale ja chciałabym Państwu zwrócić uwagę na to, jak one wyglądają. To są misternie tkane prace, przedstawiające tak naprawdę wszystkie tematy. Panie tutaj nie boją się poruszać i zarówno w sferze przedstawieniowej. Mamy kwiaty, mamy martwe naturę, mamy przede wszystkim pejzaż tutaj przed nami. No niesamowita Warszawa, tak? Dobrze mówię, Warszawa. Niesamowita Warszawa u nas. Mamy abstrakcję, to co jest za mną ferią barw, mnóstwem tak naprawdę przeróżnych technik. No, tutaj Państwo mogą sobie spokojnie podchodzić. Mam nadzieję, że troszeczkę nawet dotknąć. Wyobrazić sobie, ile pracy te artystki, nazwę to artystki, potrzebują, żeby to zrobić, żeby powstało to w głowie, a następnie zostało przeniesione nie taką prostą techniką, jak farbę i pędzel na płótno, tylko tymi zdolnymi rączkami uplecione przez myślę, że wiele godzin i przez tysiące kilometrów wełny. Ja chylę czoła wszystkim paniom, które mają czas i ochotę, żeby to robić. I naprawdę podziwiam. Ze względu na to, że reprezentuję dzisiaj panią dyrektor, panią Agnieszkę Kołodyńską, chciałabym jeszcze taki króciutki liścik odczytać na ręce pani Bożeny Dydek. Pani dyrektor chciała włożyć z okazji wystawy artystów z pracowni tkactwa działającej w Domu Kultury Zacisza w imieniu własnym i pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Szczerze gratuluję pani wytrwałości w pełnym sukcesie w przewodzeniu tak prężnie działającej instytucji. Życzę kolejnych wspaniałych prezentacji artystów rozwijających swoje umiejętności pod pani skrzydłami, niesłabnących sił organizacyjnych i wielu nowych wystaw artystów. Gratuluję. Szanowni państwo, oddaję warszawianki. Zacznę ja. Dobrze. Zacznę, bo ja bardziej organizacyjnie, pani precyzyjnie. Szanowni państwo, pracownia tkactwa, jest to pracownia na naszym Domu Kultury Zacisze. Zacisze jest na warszawskim Tarnówku. Tu zaczyna się, mamy takie hasło, dzielnica, tu zaczyna się Warszawa, bo to jest od wschodniej strony, jak się wjeżdża, pierwsza dzielnica. I zresztą Dom Kultury jest przy wjeździe tym głównym. Pracownia tkactwa jest chyba najstarszą pracownią, stażem w Domu Kultury. I muszę powiedzieć, że no jest chyba też taką pracownią zawsze dla dorosłych. My próbujemy wprowadzać tkactwo chociażby w czasie zimy w mieście. Dzieci mają małe rany i panie właśnie, pani Teresa Szczepańska, instruktor, i panie uczą przez... I dzieci naprawdę, muszę powiedzieć, przez dwa tygodnie, niektóre z zapałem co drugi dzień przychodzą do tej pracowni. Aczkolwiek to jest jednak, wymaga czasu, ale to pewnie pani powie. I pracownia tkactwa istnieje ponad 25 lat praktycznie już w Domu Kultury.
I panie tak sobie tkały i głównie te gobeliny, bo ten gobelin jeden tka się, ten akurat pewnie szybciej, ale nie sądzę, jest teraz pani z Teresy Szczepańskiej, instruktora. Tak naprawdę był chyba troszkę na zamówienie, ponieważ panie tkały i te gobeliny albo u siebie zawieszały, później już swoim synowym w prezencie dawały, jak już, a nie bardzo czuły potrzebę dzielenia się. I wreszcie, jako że panie, kiedy kończą gobelin, zapraszają na ciasto i herbatę. I wtedy, no, nie tylko. I nie tylko, dobra. No, nie to. To jest tak zresztą tradycją. I muszę powiedzieć, i wtedy ten gobelin świętujemy. I ja tak przez parę lat, bywając na tych herbatach, wreszcie powiedziałam, że to zawsze namawiałam, że warto, żeby mi inni pokazać. Pokazać. I panie dojrzały, ale też i te gobeliny już są dojrzałe. I panie dojrzały, że pora pokazać. Nie dość tego, namówiłam panie, żeby nie tkały jednak tematu, ponieważ panie generalnie tkają to, co kochają. Niektóre panie kwiaty, często są to prace, jak niektóre może rozpoznacie, są to na bazie właśnie obrazu, ale też i podróży. Nie wiem nawet pani o swoim powie, akurat w Gobelinie, pani o swoim, ale są, jest na przykład w grupie pani Walinka Mikołajczak, która jest podróżniczką i ona zawsze wybiera sobie z podróży jakieś zdjęcie i później ten gobelin jest tkany. Gobelin w sąsiedniej sali. Widok Portofino, czy Zatoka Portofino, właśnie tutaj tak, i pani właśnie sobie wybiera i to zdjęcie, gdzie robię tam tysiące, a to zdjęcie jest później tkane. Ja pani namówiłam i mówię, słuchajcie, pora by było przygotować jakiś temat, czy macie jest, czy macie chęć oczywiście, bo to przecież i panie zdecydowały się i tu jest właśnie Warszawa utkana, wybierały tematy związane z Warszawą. Ja podchodzę jako dyrektor, że coś, co ma temat, jest może łatwiej pokazać, łatwiej później pani już użyczają, żeby pokazać. I na przykład też, co było tematem. Pani wybierały różne, między innymi tam w czasie tutaj można ode mnie później ten katalog. Na przykład odbicie Pałacu Kultury w Kałuży. Też zdjęcie. Także te tematy są bardzo różne. Gobelin wielkości, kilogramy, to już pani pewnie powie, tej wielkości to jest minimum 2 lata. Ten gobelin na przykład koleżanka tkała 3 lata. Panie Krzysztof, ortodoksy, ja to nazywam ortodoksją. Tak. Bo to już mnie jest ortodoksyjne. To już jest tkanina. Tak, gobelin jest. Tak. Proszę bardzo. No proszę Państwa, pani praca jest powiem. Moja praca jest w kąciku, bo jest najmniejsza chyba, tak? Ponieważ ja jestem początkującą tkaczką, także, ale bardzo mnie wciągnęła ta praca. Bardzo i wyciszam się przy tym, ale jest naprawdę ciężka praca, Państwu powiem. Także kto tego nie doświadczył, nie wie, ile trzeba poświęcić, żeby coś takiego stworzyć, bo niektóre gobeliny to naprawdę są dzieła sztuki, wielkie dzieła sztuki. Ale owoc, który z tego trudu wynika, jest... I proszę Państwa, najgorsze jest w tym wszystkim to, że przychodzi klient zainteresowany i się pyta o cenę. Trudno wycenić taką pracę, bo to są miesiące, lata nieraz włożone w tkanie. Każdemu się wydaje, że no niby jest to drogie, ale dla nas, ja przynajmniej swoich gobelinów nie sprzedam chyba nigdy. Są niedokładne, ale jestem w nich zakochana, bo to są moje. Bo ja je sama zrobiłam, tymi lotkami. Ja myślę, że też te gobeliny są, tak jak pani powiedziała, takim miejscem też takiej terapii w trakcie, ale też takim momentem spotkania się ludzi, którzy mają tą swoją wspólną pasję. Ja nieraz mówię, co pani Teresa, co pani tam robi? Przecież pani i tak, ale ten dobór nitek. Tak, tak. Pani Teresa... No bez Teresy byśmy sobie nie dały rady same, bo każda ma jakąś tam inną wizję, a ona widzi coś tam jeszcze. Tak. Pani tkaczki, bardzo proszę, pani tkaczki, ja nazywam je w domu tkaczkami.
panie zapraszają, bo pani Teresa dostała kurację, tak, taką nagłą w sanatorium i bardzo przepraszam, bo wiedziała, że przyjedzie, a to się tak złożyło, ale przyjadą na taki finisaż, że będzie można z nimi dokładnie te osoby, które są szczegółowo rozmawiać. Będzie, tak, będzie w pierwszy czwartek, Zapraszam. O 16, ponieważ do Warszawy pociąg jest o 19. Ta godzina to też, żeby zdążyć z powrotem, też piękny Olsztyn. Zobaczyć, tak. Pięknie położone, piękna woda, naprawdę. Miejsce, ja się bardzo cieszyłam, kiedy spotkałam na szkoleniu właśnie tutaj i że macie tą galerię, to też jest ważne. Niewiele miejsc w ośrodku kultury ma galerię, to znaczy miasto, a jest to przepiękne miejsce, także my dziękujemy. Proszę podziękować, że mogliśmy pokazać pani na pewno to zachwycone miejsce. My również dziękujemy, jesteśmy tak zachwyceni i tak jak tutaj pani dyrektor powiedziała, pani Teresa Szczepańska, instruktor i dobry duch całej tej pracowni pojawi się tutaj 4 sierpnia o godzinie 16 razem z paniami. My zobowiązujemy się wystawić tą herbatkę, którą tutaj już mówiliśmy, że na koniec się wystawia i mam nadzieję, że będzie w przyjemnym gronie porozmawiać sobie, może strata nam jakieś tajniki, może też no, tutaj się zainteresują osoby, prawda? Tak, także serdecznie wszystkich państwa zapraszam. No nie, też jest, myśmy pokazywali w zeszłym roku z grupy z warmińską artystkę, przepiękny gobelin, potężny. Naszej nie za dużej galerii zajmował całą ścianę. Pani tkała go, ile nie pamiętam, mówiła, ale to miała na to bardzo mało czasu, bo miała stypendium ministerialne, po prostu szokujący czas. Poleciłam już, że warto pokazania z Wieczwałtu. Ona jest ze wsi, spod Wieczwałtu, gdzieś jest ta mieszkanka. Także. A ktoś tka? Szanowni Państwo, to ja zapraszam teraz na taki malutki poczęstunek, symboliczną lampkę wina i proszę śmiało do zarówno do pani Elżbiety, jak i pan dyrektor podchodzić, pytać się o szczegóły, o to, jak działa kultura w Warszawie, bo już sobie troszeczkę zmieniałyśmy doświadczenia, ale może kogoś coś interesuje.